Hej! Witajcie moi kochani. W tym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób dekoruję swój pokój na święta. Nie wiem, czy w tym odcinku pokażę Wam choinkę, jeżeli nie w tym odcinku, to w następnym. Ale pokażę Wam takie moje drobne dekoracje, które umieszczę u siebie w pokoju. Niektóre rzeczy są już gotowe, ale ja jeszcze chcę troszeczkę udoskonalić, troszeczkę przerobić. I mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodoba. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, że tak będzie. Do wykonania ozdobnej doniczki La Hyacinta będziemy potrzebować słoiczek, oczywiście hiacynt w doniczce, pistolet do klejenia na gorąco, jutę, to jest taki materiał, jakieś dekoracyjne koraliki, w ogóle w sumie to co macie, co uznacie za słuszne, łyżeczkę do nakładania ziemi. Więc zaczynamy dekorowanie. Nakładam ziemię do słoika. Przymierzamy kwiatka. Teraz dosypujemy ziemię. Pamiętajmy, że cebulka musi być trochę odkryta, żeby nam nie zaczęła gnić. Będę wycinać odpowiednią ilość materiału. Wyrwałam sobie taki sznureczek z tego materiału, bardzo łatwo jest go odpróć. I będę nim obwiązywać nasz materiał na słoiku. Trochę odkopię tego kwiatka, co prawda on jeszcze urośnie, dosyć wysoki będzie, ale chcę, żeby był widoczny, więc poprzycinam troszeczkę. Możemy troszeczkę postrzępić brzegi. Będzie tak dosyć fajnie wyglądać. Będą nierówne. Sztywnie materiał klejem. Koralikami będę zdawać materiał. I tak wygląda mój hiacynt. Ten materiał juta wydaje mi się dosyć świąteczny, przypomina worek świętego Mikołaja. Ozdobne złote koraliki nadają takiego fajnego klimatu. Myślę, że taki worek i nawet ta ozdoba będą dobre na Wielkanoc, kiedy przyjdzie pora wiosenna. Dodam tylko jakiś akcent wielkanocny, może jakieś jajeczko czy tam króliczka i też będzie bardzo fajnie wyglądać. Cebulkę wystarczy tylko wyciągnąć. No i mam włożyć kolejnego kwiatka, może jakąś inną odmianę. I też będzie fajnie wyglądać. Pomyślałam sobie, że ozdobię te krzewy sztucznym śniegiem sprayu. Później zastanawiałam się jeszcze raz i pomyślałam, że to może być szkodliwe. Dlatego użyję takiego sztucznego śniegu w puszku. Troszeczkę zostawiłam tego włosia anielskiego. Mniejsza ilość dużo, dużo lepiej wygląda. I robię to samo, posypuję śniegiem. Teraz delikatnie przewracam. Uda mi się czy nie? Hop. Zrobiłam delikatne ombre i wkładam naszą roślinkę. Tą gwiazdeczkę spryskam jeszcze brokatem sprayu. Musi być glow, nie? No to jeszcze zaszeleję i troszeczkę spryskam sztuczny śnieg na tej doniczce. Ale pięknie wygląda. Iskrzy się, super. Dajcie mi znać w komentarzu, co jest ważniejsze według Was, bałwanek czy Mikołaj? Bo mnie się wydaje, że jednak Mikołaj, przecież on nam przynosi prezenty. You say you've lost your Christmas spirit. There's a bell.
zapraszam Was do mnie na Facebooka, Instagrama, także Twittera, ponieważ rzucam tam dużo fotek i jestem przeszczęśliwa, kiedy wchodzicie na moje konto, dacie mi łapkę w górę, chciałbym, że coś się Wam spodoba, że skomentujecie. Uwielbiam kontakt z Wami, to naprawdę sprawia mi wielką, wielką przyjemność i radość. Cieszę się, że z Wami jesteście i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia, pa, pa!